Witam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Mam zaszczyt razem z kabaretem tutaj za chwileczkę przed Państwem wystąpić. Ja również zagram dla Państwa jeden z aktorów, amatorów. Tutaj oczywiście ten kabaret działa tutaj przy świetlicy, oczywiście za pozwoleniem, za zgodą i z ogromną wdzięcznością dziękujemy tutaj panu wójtowi Gminy Trzciana, który nas tutaj właśnie powołał do działalności. Będzie to sztuka satyryczna oczywiście, napisana przez pana Władysława Sikorę, twórcę kabaretu potem i tekściarza tegoż kabaretu. Mamy pozwolenie od niego, żeby taką sztukę tutaj państwu zagrać. Jest to sztuka satyryczna o tematyce miłosno-kombinacyjnej. Nie będę tym nic więcej oczywiście mówił, zaraz państwo zobaczą. Przed państwem kabaret z Gret w sztuce zatytułowanej Sztuka o mało co teatralna. Zapraszamy serdecznie. Uwaga, uwaga! Podaję specjalny komunikat. Poszukuje się męża dla królewy. Ktokolwiek wiedziałby o miejscu pobytu kawalera w wieku ślubnym, proszony jest o powiadomienie królewny lub najbliższej starej panny. Zgłoszenia będą przyjmowane drzwiami i oknami. No i dotarliśmy do celu podróży. Przed nami zamek stołeczny. Trzeba, żebyś przybrał swego księcia na leżycie. Zobacz! Koszula mi się pchuje! Dobrze, że się nie drze, bo byś obuł. Gdzie ja się z taką dziurą pokażę? Zbrojąc się zakryję. A który to gatunek blachy? Najpierwszy. Zbroja prosto z Paryża. Kiedy się zdarza, żeby uroda u kobiety szła w parze z inteligencją? No, królewna jest wyjątkiem. Jest równie głupia jak brzydka. No, gdyby ktoś z was gustował w urodzie awangardowej, to gorąco polecam. Sekretarzu, nie ma tu królewny? Jak? Dzisiaj mamy szczęście. A czy to za jedzie? Może konkurent cygoreńki? Nie, to normalni ludzie. A, ludzie. Dlaczego nikt mnie nie chce? Bo ci zazdrością. Czego? No, że taka ładna i do tatusia podobna. O, przedziowy sekretarz! Gdzie podobna? Popatrz na jej oczy, na jej nos. No gdzie podobna? No, wiem, że brzydka, ale to nie ja robiłem. Czy ja mógłbym liczyć? No pewnie. Czy ja mógłbym liczyć? Do ilu? Cicho! Cicho tutaj. No. Ma pęka zegarek? Mam. Ja też mam. O! No bo... Widzi pęka? No nie widzę! Widzi pańka? No nie widzę, no!
Maminka! No kiedy ty cicho! Baczność! Spocznij siadać, słuchać! Co to jest? Daj ducha! I to wrócił! A co jest przyczepione do tego ucha? To teraz to chusteczka. I faktycznie coś przed tym uchem jest jeszcze. Oj, oj. Że też ja dożyłem takiej chwili. A sam sobie nie! Jakbyś pił i palił, to byś nie dożył. Milk paskudna! Tak, paskudna! Za karę zamknę cię w wieży. No i pozabieraj wszystkie łóżeczki do machania. Miłość żadnych nie zna granic i stąd wraca taki temat, że każdemu wolno kochać, ale obowiązku nie ma. Miłość żadnych nie zna granic i stąd wraca taki temat, że każdemu wolno kochać, ale obowiązku nie ma. Miłość żadnych nie zna granic i stąd wraca taki temat, że każdemu wolno kochać, ale obowiązku nie ma. Miłość żadnych nie zna granic i stąd wraca taki temat, że każdemu wolno kochać, ale obowiązku nie ma. La 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 la